Kochani, witajcie serdecznie. Ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest kolejny odcinek naszych spotkań zatytułowanych Okiem Owcy. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się bliżej Panu Jezusowi, temu, jaki jest, kim jest i co chce dla nas robić. A tak naprawdę chcemy przyjrzeć się temu, czy przez pryzmat tego, co Pan Jezus robił, czy Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, czy Bóg chce naszego uzdrowienia. Koszula świadczy o tym, że chciałbym jeszcze przynajmniej do końca września przetrzymać nas w tym wakacyjnym nastroju, podejmując co prawda poważne tematy. Co prawda dzisiaj jest taka pogoda, że powinienem założyć kurtkę, ale no co zrobić? Nie chcę dzisiaj za dużo mówić ja. Chcę podzielić się tym, co mówi Słowo Boże. I generalnie, jeżeli spojrzymy na Ewangelię i chcielibyśmy wyciąć z tych Ewangelii cuda, uzdrowienia, uwolnienia dokonane przez Pana Jezusa, musielibyśmy wyciąć 2/3 tych treści. To naprawdę byłaby cienka książeczka. W naszym życiu chrześcijańskim, w naszym życiu związanych z Kościołem, rzadko podejmuje się temat uzdrowienia, rzadko podejmuje się temat cudów. Tak? Jest nawet tak, że tłumaczymy sobie cierpienie, czy tłumaczymy innym, że cierpienie jest potrzebne, że cierpienie jest ważne, że musisz cierpieć, bo gdybyś nie cierpiał, to Bóg nie mógłby cię wziąć do nieba. Czy jest tak naprawdę? Jest, teologia cierpienia jest piękną teologią, ale czy naprawdę jest jedyną drogą do nieba? I czy naprawdę wolą Boga, który jest dobrym ojcem, jest to, żebyśmy chorowali i żebyśmy cierpieli? Przyjrzyjmy się Ewangelii. Przyjrzyjmy się temu, co mówi Boże Słowo. Przyjrzyjmy się temu, co Pan Jezus robił. Święty Piotr w domu Korneliusza, opowiadając historię Pana Jezusa, mówi tak. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał. Czyli Piotr, streszczając całą działalność Pana Jezusa, chcąc w sposób krótki opowiedzieć o tym, co Pan Jezus, po co Pan Jezus przyszedł. Mówi, że przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Mamy czasami taki kłopot. O ile jesteśmy w stanie przyjąć, że Pan Jezus naprawdę zdziałał wszystkie te cuda. O ile jesteśmy w stanie przyjąć, że Pan Jezus dalej czyni cuda. To niekoniecznie jesteśmy w stanie przyjąć, że chce te cuda działać szeroko, tak? Że wszystkich wybrał do tego, żeby zostali zbawieni i chce uzdrowić wszystkich, ciebie i mnie też. Autor Listu do Hebrajczyków tłumaczy to w piękny sposób, mówiąc o Panu Jezusie, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i ten sam, także na wieki. Czyli ten Pan Jezus, którego znamy z kart Ewangelii, taki jaki był od początku, taki urodził się i taki żył na ziemi i taki jest cały czas, także i dziś. Nie zmienił się. Zapamiętaj to zdanie. Najważniejsze, co musimy przyjąć, to to, że
Jezus Chrystus, że patrząc na Jezusa Chrystusa, patrzymy na Ojca. I Jezus Chrystus, Ewangelia mówi o tym bardzo czytelnie. Nie robi niczego, czego nie robiłby Ojciec. My czasami sobie myślimy, że ten Bóg Ojciec, ten Bóg z kart Starego Testamentu jest takim strasznie groźnym Bogiem, który nas karze, który chce nas osądzić i który zsyła różne plagi, choroby i cierpienie. A już na samym początku niemalże, w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, Pan Bóg objawia swoje imię i mówi tak. Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana Twego Boga i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukażę Cię z żadną z plag, jakie zesłałem na Egipt. Bo ja, Pan, chcę być Twym lekarzem. Psalmista w psalmie setnym mówi o Bogu, że On odpuszcza wszystkie Twoje winy i On leczy wszystkie Twoje niemoce. A w psalmie 147 psalmista mówi o Bogu, że On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. I tych miejsc w Starym Testamencie jest bardzo dużo o tym, że Bóg leczy, Bóg chroni, Bóg jest naszym lekarzem. Pan Jezus, rozpoczynając swoją działalność, o tym pisze ewangelista Łukasz w 4 rozdziale. Mówi o sobie, staje w synagodze w Nazaret i mówi o sobie tak. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Tutaj Jezus cytuje księgę proroka Izajasza. Jakby rysując to, czym chce się zająć, rysując swoją wolę i wolę Ojca do swojej działalności. I teraz chcę dość szybko przejść przez karty Ewangelii i pokazać te momenty, w których Jezus uzdrowił wszystkich. Nie chcę się zająć poszczególnymi cudami, które są dosyć szeroko opisane, gdzie Pan Jezus dotyka i uzdrawia konkretnych ludzi, tylko wynalazłem te fragmenty, w których Jezus uzdrowił wszystkich. Zacznijmy od tego, jaka jest wola Jezusa. Przyszedł trędowaty do Jezusa i o tym mówi ewangelista Łukasz w 5 rozdziale, Mateusz w 8, a Marek w 1. I trędowaty mówi, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I odpowiedź Jezusa jest, bo te Ewangelie, te trzy pierwsze Ewangelie, chociaż są bardzo podobne, to się różnią, ale to zdanie, ta odpowiedź Jezusa jest taka sama we wszystkich trzech, kropka w kropkę. Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. I to Jezusowe chce brzmi przez wszystkie Ewangelie. Posłuchajmy. Marek, 1 rozdział, Mateusz 8. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Marek 1, rozdział, ciąg dalszy. I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy w czasie tego czytania uruchomili swoją wyobraźnię. Ale nie po to, żeby przenieść się do czasu Pana Jezusa. Tylko po to, żeby wyobrazić sobie, jak wyglądałaby działalność Pana Jezusa dzisiaj. W moim kościele, w mojej wspólnocie, w mojej rodzinie, w mojej społeczności, w moim mieście. Jezus, jest taka sytuacja w 1 rozdziale Ewangelii Marka, 45 wersu, że Jezus jawnie nie może wejść do miasta, przebywa w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzą się do Niego. 3 rozdział Ewangelii Marka.
szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Mnóstwo wielkie na wieść o jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum, aby się nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił, wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. 6 rozdział Ewangelii Marka. To jest sytuacja, kiedy jest w Nazarecie, w swoim rodzinnym, i tam nie wierzą, bo widzą, to jest Jezus, cieśla, syn Józefa, Maryi. Co prawda słyszymy o jego czynach, ale nie za bardzo dowierzamy, kim, że on naprawdę uzdrawia. I ewangelista Marek notuje, i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Jakby to uzdrowienia to nie był żaden cud. Ciąg dalszy 6 rozdziału Ewangelii Marka, i to jest to samo, dzieje się w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. Bardzo lubię to zdanie. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie słyszeli, jak przebywa. Jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzlił jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 6 rozdział Ewangelii Marka w innym miejscu. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Wielu odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Lecz Jezus oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, to jest chyba to samo wydarzenie, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus podążył i przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając za sobą chorych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego nóg, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. 19 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. 21 rozdział Ewangelii Mateusza. W świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi i uzdrowił ich. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 4 rozdział dalej. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. 6 rozdział. A jeszcze 5 po drodze. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. 6 rozdział. Jezus zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. 7 rozdział. Tłumy dowiedziały się o tym, poszły za nim, a on je przyjął i mówił im o Królestwie Bożych, a tych, którzy potrzebowali, uzdrawiał. I dalej w tym samym rozdziale, w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.
19 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy jechał, to jest opis uroczystego wjazdu do Jerozolimy. Kiedy Jezus jechał na osiołku, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżali się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Wielbić za wszystkie cuda, które widzieli. I Ewangelia Jana wreszcie. 6 rozdział. Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Tak jak mówiłem, te przytoczone fragmenty nie podejmują w ogóle jakichś indywidualnych przypadków, indywidualnych uzdrowień. Ich jest całe mnóstwo w Ewangeliach. Jezus przeszedł przez ziemię i pomógł wszystkim, którzy potrzebowali Jego pomocy. Nie ma limitów w Bożej miłości. Nie ma limitów w Bożym działaniu. I przypomnijmy sobie to zdanie z samego początku, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ma to samo serce, tą samą miłość i tą samą wolę działania znaków i cudów, tą samą wolę uzdrawiania. I o ileż piękniejszy byłby Kościół dzisiaj, gdyby ludzie biegli po to, żeby zostać uzdrowieni, a w rezultacie, żeby działo się to, gdzie to było, że ludzie uwielbiają w Mateuszu 15 rozdziale, że ludzie będą wielbić Boga Izraela za to, co działa, za cuda, jakie działa. Już niemal na zakończenie mam taką historię z 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jest to taka historia spotkań z faryzeuszami. Bo zaczyna się ten rozdział od tego, że uczniowie idą z Jezusem przez pola, rośnie zboże i oni łuskają to zboże i jedzą, bo są głodni. Cały kłopot w tym, że jest szabat i nie można wykonywać żadnej pracy i faryzeusze, którzy się im przyglądają, poczytują to jako pracę i zarzucają Jezusowi, że jego uczniowie wykonują pracę w szabat, której nie wolno, robią rzeczy, których nie wolno robić w szabat. Jezus ich poucza i mówi: gdybyście raczej zrozumieli, gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa, i tutaj przytacza słowa proroka Ozeasza, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. To jest wola Boża. Bóg chce miłosierdzia, Bóg chce miłości, nie naszych ofiar, naszej miłości zwrotnej. Mówi, to nie potępialibyście tych uczniów. Ale sytuacja się zagęszcza w momencie, kiedy Jezus wchodzi do świątyni, do synagogi w tamtej okolicy. I w tej synagodze jest człowiek z uschłą ręką. I Jezus pyta faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat. Czy oni się go pytają, czy wolno uzdrawiać w szabat. A Jezus tłumaczy im, na czym polega miłość. A zwłaszcza miłość do ludzi. I uzdrawia tego chorego. Po tym uzdrowieniu faryzeusze udają się w osobne miejsce i to w 14 wersie jest. Ewangelista pisze, że faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Czyli patrzcie, reakcją na dobro Boże, reakcją na miłość wśród osób wierzących może być chęć zabicia tego, który robi dobro. Bo ono troszeczkę nie pasuje do ustalonych zasad i praw. Tak? Przychodzi Bóg i swoim działaniem czyni dobro. I mówi, że czyni dobro. A uczniowie tegoż Boga chcą go zabić.
bo dobro, bo sposób, w jaki to dobro czyni, nie pasuje do schematu. Ale najbardziej podoba mi się odpowiedź Jezusa na tą ich naradę. W 15 rozdziale, znaczy w 15 wersie 12 rozdziału ewangelista pisze, gdy Jezus dowiedział się o tym, czyli o tym fakcie, że oni chcą go zabić, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Wylał jeszcze większe dobro. Jeszcze bardziej rozlała się Boża miłość. I ja głęboko wierzę, że w tej chwili wchodzimy w taki czas naszego chrześcijaństwa, bo to, co się dzieje, dzieje się we wszystkich chrześcijańskich denominacjach, we wszystkich chrześcijańskich kościołach, które znam. Znaki, cuda, uzdrowienia, uwolnienia na bardzo dużą skalę. I ja wierzę, że to będzie rosło. I ja wierzę, że Bóg chce w ten sposób działać. Bo po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Jego cuda wcale się nie zakończyły. Jezus przygotował swoich uczniów do tego, że przez ich ręce będą działy się cuda. Czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza, to jest zaraz po tym, jak Jezus wysłał swoich uczniów, żeby w Jego imię uwalniali i uzdrawiali i czynili cuda. Łukasz notuje w 6 wersie, wyszli więc apostołowie i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Czyli apostołowie już za życia Pana Jezusa czynili cuda. W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, Jezus posyła tychże swoich uczniów słowami: idźcie i głoście, nadchodzi Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus posyła swoich uczniów, żeby byli przedłużeniem Jego działalności. Później ten nakaz zostaje rozszerzony na wszystkich uczniów. Bardzo podoba mi się zakończenie Ewangelii Marka. To jest 16 rozdział Ewangelii Marka. I Pan Jezus chwilę przed wniebowstąpieniem daje ostatni rozkaz uczniom. I mówi tak. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W moje imię wyrzucać będą demony. Będą mówić nowymi językami. Węże brać będą do rąk i choćby coś zatrutego wypili, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. I pisze ewangelista w ostatnim zdaniu. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I czytamy dalej. Jezus nawet obiecał wcześniej, że uczniowie Jego będą działać takie cuda jak On, a nawet większe, bo On idzie do Ojca. I to widzimy w Dziejach Apostolskich, kiedy idą apostołowie i działają cuda. Piotr, który wskrzesza dziewczynkę, Piotr, który idzie ulicą, i ludzie kładą chorych w miejscu, gdzie będzie padał cień świętego Piotra. I sam cień świętego Piotra padający na chorych powoduje to, że ludzie zostają uzdrawiani. Święty Paweł, który wskrzesza chłopca, który spadł z okna na trzecim piętrze. Święty Paweł, ludzie biorą fragmenty jego ubrań i przewiązują na miejscach chorych i ludzie zostają uzdrowieni. I ta sytuacja idzie dalej przez wieki Kościoła.
gdzie są poszczególni wielcy święci, przez których dzieją się wspaniałe i wielkie cuda. Możemy o nich poczytać w żywotach świętych. A ponieważ my wszyscy jesteśmy święci, bo Pismo Święte mówi, Dzieje Apostolskie, gdzie święty Paweł w swoich listach mówi, określa jako świętych wszystkich tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Więc ty też jesteś święty, ty też jesteś święta. I wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby iść na cały świat, głosić Boże Królestwo, głosić dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych i wyrzucać złe duchy. To nie jest dla szczególnie wybranych. Tak samo jak uzdrowienie nie jest dla szczególnie wybranych, tak samo sam fakt uzdrawiania nie jest dla osób szczególnie wybranych. Oczywiście działalność wszystkich w tym temacie może powodować różne błędy, może powodować różne sytuacje, których nie zrozumiemy. Pan Jezus nie był rozumiany przez ludzi swojego czasu, przez ludzi wierzących, bardzo wierzących swojego czasu. Uczniowie Pana Jezusa też nie byli rozumiani, bo Pan Jezus został w rezultacie zamordowany za swoją działalność. My wiemy, że zmartwychwstał. Jego uczniowie, apostołowie, każdy z nich został w sposób brutalny zamordowany za to, że działał dobro. Kolejni uczniowie i kolejni, wielu z nich zginęło za działanie dobra. I wiele było krytyki w tamtym czasie. I być może w tym czasie, który jest teraz, też będzie wiele krytyki. Też będzie wola śmierci dla tych, którzy chcą przybliżyć to, że Bóg jest dobry i chce uzdrawiać. Ale taka jest Boża wola. I takie jest zadanie dla nas wierzących. Żebyśmy szli na cały świat i tam, gdzie jesteśmy, głosili dobroć i miłość Bożą i działali dobroć i miłość Bożą. Także w sposób ponadnaturalny. Także uzdrawiając chorych, wskrzeszając umarłych, wyrzucając złe duchy, oczyszczając trędowatych. Takie jest nasze zadanie. Taka jest nasza rola, żeby przybliżać Bożą miłość, żeby przybliżać Boże miłosierdzie w taki realny, namacalny sposób. A wtedy ludzie przybiegną do Kościoła, wtedy ludzie tłumnie będą się garnąć do Kościoła i to się dzieje. I to się dzieje na naszych oczach. Tylko kwestia jest tego rodzaju, czy my chcemy uwierzyć w dobroć Bożą, w to, że Bóg chce uzdrawiać i czy wolą Bożą jest to, żebyśmy byli uzdrowieni, zdrowi, szczęśliwi, żebyśmy mieli pełne życie i czy my chcemy wystawić się na krytykę i na potępienie i na śmierć być może. Usłyszeliśmy niedawno w niedzielę w Ewangelii, że kto chce iść za mną, musi wziąć krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż Jezusowy. Kochani, tu was zostawię. To jest temat, który będzie się rozwijał przez projekt Owca, ja wierzę. Życzę wam cudownego dnia. Życzę wam wspaniałych znaków i cudów wokół was. I życzę wam takiego doświadczenia miłości i dobroci Bożej, jak nigdy wcześniej. Subskrybujcie kanał, lajkujcie albo dislajkujcie, jak czujecie. Polecajcie swoim znajomym. Udostępniajcie dalej. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pa, pa.